Jestem nad polskim morze i dzisiaj spędzę tutaj 24 godziny. Relacja ze Stek. Śledźcie moje filmiki. Będę dzisiaj chodził. Z czym? Z wykrywaczem metalu. Ogólnie to jest już 19, więc dzisiaj nie będzie wiele czasu, żeby pochodzić po plaży. Nie, po plaży w Stegnie. W Międzyzdroju po prostu. Więc dzisiaj pewnie spędzę tutaj 2-3 godzinki. Pójdę spać. Mam pewien tajemniczy nocleg, który nie zobaczycie teraz, zobaczycie potem. I większość czasu dopiero jutro jakby spędzę chodząc po plaży. Więc jak to mówią, rozkład... Jak to mówią? Ha, i jak to mówią? Rozkład jazdy jest znany, jazda z wykrywaczem. Nikt tak nie mówi, ja to wymyśliłem teraz. Coś mamy pierwszego. W tym miejscu coś jest. Mówię trochę to przegrzebać. Mamy to! Pierwsze znalezisko i nie jest to kapsel. O nie, złap ostrość, proszę cię. Jest! 50 groszy! Nie jestem pewny, bo nie pamiętam ile było w pierwszej części z magnesem, ale wydaje mi się, że moje pierwsze znalezisko tutaj po zaledwie, nie wiem, 15 minutach ma większą wartość niż cały poprzedni skarb z poprzedniego odcinka. Lecimy dalej! No i mamy nasz pierwszy złom. Śledź do namiotu. Pierwsze monety, pierwszy złom. Pytanie, co teraz? Pierwszy kapsel też już mamy. Oho. Zlokalizowałem konkurencję. Znajdą mi cały skarb z mojej plaży. To jest tylko moja plaża. Pewnie nic nie znaleźli. Amatorzy. Pewnie pierwszy raz wykrywacze, co? Nie, to co ja. Trzeba właśnie do nich zbliżyć, lokalizować naszego przeciwnika, wypytać, wywiad szybki. Siemanko, co znaleźliście ciekawego? Mam rozkalibrowany wykrywacz, więc jest... Masakra, nie szukać. A. Ale no 52 grosze tylko znalazłem. A, o, to ja mam tak samo właśnie, no. I też 50 groszy. Czyli mamy podobne znaleziska. Dobra, na chwilę się przerzucę na GoPro'sa. Cześć. Tu miało być nagranie z GoPro, ale ich nie ma. Prawdopodobnie dlatego, że jestem debilem i nie potrafię wyłączyć GoPro'sa. Ale dobra, szybka wizualizacja tego, co się wydarzyło. Pochodziłem 2 godzinki, znalazłem śmieci, potem jeszcze więcej śmieci, no i na koniec jeszcze trochę więcej śmieci, więc dużo was nie ominęło. Wracamy do Gnęca. Wracam już do samochodu, bo jest mi zimno. Wczoraj był 22 lipca i było we Wrocławiu 38 stopni. Umierałem z ciepła. Dzień później przyjechałem tutaj i jest mi... Debele zimno, mega zimno. O, zrobimy tak, taki będzie plan. Wracam do samochodu, jadę coś zjeść, a potem pokażę wam to, co znalazłem. Warto było przyjechać nad morze, żeby zjeść fryto kebaba dobrego. Byłem głodny. Oj, byłem głodny. Smacznego, widzowie. Zjem go, idę w miasto, idę pić. Dzisiaj nie śpię. Dzisiaj całą noc baluję. Naprawdę. Totalnie żartowałem z tym wyjściem na miasto. Jestem trochę zmęczony po całym dniu podróży. Idziemy do naszego noclegu. Tajemniczego miejsca, w którym spędzimy noc. Wspólnie. I jesteśmy na miejscu. To jest to miejsce. Będę spał w aucie po prostu. Zalety. Tanio. Blisko. Tanio. Dobra, muszę rozłożyć sobie miejsce z tyłu, bo będę spał sobie tył z tyłu. Ej! To było całkiem szybkie. Patrzcie to. Przejście. Ja wiem, że wy kochacie przejścia. Zrobimy przejście. 3, 2, 1. Ba! No i patrzcie. Piękne legowisko. Tam ja będę trzymał główkę. A tutaj nóżki. A to jeszcze poduszeczka. Subskrybuj. Ja nacisnąłem to. Więc. Też naciśnij. Trochę tu creepy. Widać, że nic nie widać? No właśnie. Powiem wam, nie pamiętam kiedy ostatni raz spałem w aucie, ale całkiem przyjemnie jest, naprawdę. Znaczy jeszcze nie jestem w pozycji do spania, ale wydaje się całkiem wygodnie. Ciągle ludzie tu chodzą wokół i no jestem na widoku, niestety. Każdy kto przyjdzie obok, no to może mnie zobaczyć śpiącego w aucie. No cóż. Dobranocki. Oh. Dzień dobry. Wyspałem się. Szczerze powiedziawszy, nie było źle. Naprawdę całkiem przyjemnie się tu spało. Tu tak mało miejsca, że nawet ciężko to pokazać. Więc jaki plan teraz? Zbieram moje łoże, to zjem i lecę do kibelka. A potem lecę oczywiście z magnesem na plażę. Wróciłem na plażę. Dzisiaj jest cieplutko, przyjemnie, bez zbędnego gadania. Jedziemy z tym. Let's go. No i pierwsza rzecz mamy. Kapselek. Mamy złotówkę. Już chciałem odpuścić, ale było warto dłużej poszukać. No, to jest jak na razie moje najbardziej wartościowe znalezisko. Lecimy dalej. Przy samym świetniku jeszcze znalazłem to coś, czyli jakby podstawka na grilla. Widocznie komuś się nie chciało już metr od świetnika, nie chciało się go wyrzucić po prostu. Uznałem, że ściągam koszulkę, bo jest jednak
cieplutko, więc ściągam koszuleczkę, może się opalę. Może się spalę, bo nie posmarowałem się, bo wiem po co. Tyle, lecę dalej. O, coś jest. Kawałek puszki. Nice. O. Kapselek. O, kolejny kapselek. Nice. Trzeci kapsel w promieniu metra. O, coś mamy? O kurde, to jest jakieś chyba coś... Coś dużego. Znalazłem coś takiego. Jest to ogromny kawał złomu. Nie wiem do czego służył, ale... Ale okej, okay, zabieram. O, coś mamy znowu. O, 50 groszy. To już w sumie 2 złote. No, powolutku, powolutku rozkręcam się. Tu coś jest, głęboko. Tylko nie wiem, czy nie za głęboko. Ja się do tego nie dokupię samymi dłońmi. Mam saperkę, ale w aucie, więc jak gdzieś nie będzie zaraz tutaj, to sobie daruję. Daruję sobie. Lecę dalej. Coś mamy. I co my tu mamy? Czekaj, czy to jest ten papierek? Tak, wykryło mi papierek po gumie Orbit. Nice. Myślałem, że to coś lepszego, ale cóż. Może następnym razem. Coś tu jeszcze znalazłem też. Okej, gdzieś tutaj. O, nie. Widzicie to? Widzicie to, kurna, będę? Dwójeczka. Znaczy, 2 złote. Czyli w sumie mam już z monet 4 złote, jak się nie mylę? Very nice. Okej, okay, uznaję, że czas na małą przerwę od poszukiwań i czas na urbex. Pójdziemy do opuszczonego bunkru. Brzmi kozacko. Oprócz tego sobie uświadomiłem, że gdzieś moje nagrania z GoPro znikły. Z wczoraj. Wszystko to, co wydawało mi się, że nagrałem wczoraj, nie nagrałem. Więc możecie mieć lekkie pustki w moim filmie. Ale spoko, nadrobimy to dzisiaj. Komary. Nienawidzę komarów. Dobra, może nie mam najlepszego outfitu. Dochodzenia po bunkrze. Motywacyjne napisy na ścianach. O, to jest poduszka? Mięciutka poduszka. Wygląda jakby to było składowisko drewno. A tu już jest wyjście. No nie był to największy bunkier, ale dlatego może miał opinię 3,5 na Google. Wracamy do szukania. A, jeszcze wykrywać. Idziemy na plażę. Może tym razem coś nagram z GoPro. Fajnie by było. Poświęciłem jakoś 1,5 godziny, żeby pójść do auta. Musiałem wymienić baterię i uznałem, że podjadę na inną plażę, na bardziej zaludnioną. No bo jak jest więcej ludzi, tym większe prawdopodobieństwo, że znajdę coś drogocennego. Ale nie przemyślałem jednego. Tu tych ludzi jest po prostu za dużo. Nie dam rady tu chodzić z wykrywaczem. No, parawan koło parawanu, parawan koło parawanu, parawan koło. Strategia. Szybka chillerka, odpoczywam, robię szybkie obejście po tej zaludnionej plaży i wracam do auta na podsumowanie wyników. Ja wiem, co trzeba zrobić, żeby poprawić skuteczność moich poszukiwań. Powinienem się pomodlić do Boga wykrywaczy, do Odyna. Tylko nie znam modlitwy, więc zrobimy to w miarę łatwy sposób. Panie Odynie, ześlij mi dary. Okej, okay, mam nadzieję, że pomoże. Bidę chyba. Chociaż? A to jest drewno. No, kompletnie nic nie ma. Dobra, było warto. 20 groszy. Dobra, to jest ten moment, w którym odpuszczam. Wracam do auta, podliczę skarby i tyle. I zmykam. Patrzcie, ile ludzi. To oficjalnie wygrywa konkurs na najlepszy plac zabaw na świecie. Ja to miałem jedną zjeżdżalnię i jakieś tam drążki i tyle. Zazdro. Jestem. A, chciałem zrobić to zakończenie, ale obok leci muzyka i nic nie słychać. Idziemy w inne miejsce, cicho. Mimo, że poszło lepiej niż za pierwszym razem, bo pierwszy raz to był dramat zupełny, to wciąż mam taki niedosyt. Mam ochotę po prostu zostać tutaj na kolejną noc, albo chociaż na wieczór. Pójść na tą plażę, jak już ci wszyscy ludzie sobie pójdą i wtedy poszukać. No ale niestety nie mam czasu, muszę jechać do Wrocławia, może jeszcze tu wrócę, albo gdzieś indziej na plażę. Dajcie propozycje, gdzie mógłbym pojechać i trzymać jakiś tani nocleg. Więc tak, podsumowanie. Oczywiście znalazłem to coś dużego, to w sumie prezentuje się najciekawiej z tego wszystkiego. Tu są typowe śmieci, puszka, kapsle, po tych orbitkach dużo papierków, świeczka, śledź. A z monet to wychodzi 2, 3,
4,20. Nie robi to wrażenia, ale zawsze coś. No. Jeśli zobaczyłeś do końca, to napisz w komentarzu. Glen, co to skarb?